Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek SimRail. No i proszę Państwa, znajdujemy się na nastawni Opoczno Południe ze względu na fakt, iż tutaj jeden z widzów prosił, abym nagrał materiał, ponieważ nowy pulpit kostkowy został dodany. Ja tam zbytnio różnicy nie widzę, tutaj nic się praktycznie nie zmieniło. Natomiast widzę, że jest zamieszanie, bo mamy troszeczkę pociągów. 14-119 nam tutaj stoi, zobaczmy jak to wygląda. 14-119. O ty synu, on ma dopiero 11.02 odjazd. Okej, okay. 11.02 ma odjazd, dobrze, nie ma najmniejszego problemu. To jest pociąg relacji Warszawa-Bochumin, nadjechał z kierunku Idzikowic, zmierza w kierunku Pilichowic. No i dobra, natomiast tutaj jeszcze widzę, że mamy ruch 31.118, to jest Pendolino, słuchajcie, oj nie tak chciałem. 31, jak kuźma? 31.18. No dobrze, i teraz tak, ten 31.18, on 11.06 powinien tutaj być i powinien nam tu śmignąć. I to jest pociąg relacji Kraków-Warszawa i też jakoś bardzo szybko tutaj do nas przyjechał. I nie wiedzieć czemu sztuczna inteligencja tak puszcza, bo tutaj zarówno Pilichowice, jak i Dzikowice są obsługiwane przez AI. No i takie o, a my nie mamy za bardzo tu miejsca, żeby przytrzymać ten, chociaż nie. Mamy, już mam nawet pomysł. Dobra, czyli w takim wypadku wprowadzimy go tutaj na ten tor i niech on sobie tutaj czeka. Tylko tak, pozmieniamy niektóre rzeczy. Tutaj zmienimy tak. Tutaj zmienimy w ten oto sposób. I w takim razie niech on mi z magistrali zjeżdża, tak? I będzie sobie tam czekał. Proszę uprzejmie, wjedź mi tutaj. Ja już dawno na pulpicie kostkowym nie siedziałem, więc muszę się przyzwyczaić na nowo. Ale damy radę na spokojnie. I ten Pendolino gdzieś tam sobie będzie stał, czekał. Gdzieś tutaj podjedzie do tego miejsca. No i tyle. Natomiast widzę, że ruch to taki poważny tutaj w pobliżu. Te pociągi się mnożą. 14-119, on tam ma 11.02, tak? Dokładnie. No to tego musimy pilnować, drodzy Państwo, tak żeby tutaj nie było żadnych zgrzytów. Ten Pendolino 11.06 zostanie wypuszczony. To już my go tutaj przytrzymamy, tak żeby rozkładowo jeździł. Natomiast 11.04 możemy spodziewać się z kierunku Pilichowic składu o numerze 41114 relacji Bochumin-Warszawa. I on tutaj również będzie miał u nas przystanek, więc też go będziemy musieli tutaj obsłużyć. No dobrze, co tam dalej mamy? 31.18 to zjeżdża na boczny tor, 41.16 to też Pendolino i 10.54 powinien śmignąć, więc ten pociąg jest opóźniony, ewentualnie on gdzieś... Co mi to wjechało? O cholera, 41.114 tu wjechał. Kuźwa, jak on się tu ukrył? 41, a to jest ten, co ma mieć postój u nas. No patrzcie, on się tu ukrył, kuźwa, ja go nie zauważyłem. Ajajaj. Synu, przepraszam cię bardzo, ale żem narobił. No i coż to teraz będzie? Jeżeli ja bym go, załóżmy, chciał puścić z pominięciem tej stacji, to czy ja mogę? Czy ja mogę takie manewry tutaj uskuteczniać? Zaraz zobaczymy. To by było tak, jeżeli ja cię puszczę. To czy ty się bardzo na mnie pogniewasz, czy tylko trochę? Nie wiadomo, czy on tam rusza, czy nie rusza.
No. No ładne jaja, kurde. No jedzie, słuchajcie, no jedzie. No dobra, fejla strzeliłem, ale to dlatego, że jak widzimy, tutaj kryje się 31.18, którego nie widać. I tu sugestia, żeby twórcy może to poprawili, dlatego że tu nie widać, że stoi skład. Najeżdżając tutaj na to, no widzimy, że jest czerwone, okej, nie ma problemu. Ale jaki to skład, to już nie widać. No i warto byłoby, żeby tu jednak wyświetlała się ta informacja o numerze tego pociągu, no bo jak inaczej. 41114 pojechał w kierunku Idzikowic, to zgłośmy to. No niestety pominął stację. 41114 odjechał. No trudno, to sobie ludzie wysiądą tam gdzieś indziej. No zdarza się. Ale tutaj to należy poprawić, bo nie mamy wiedzy, że tutaj stoi pociąg o jakim numerze, nie? Dobra, a ten 31.18, no to wiemy, że to jest on, to niech on już sobie tutaj wjedzie i ten niech czeka. Natomiast mamy godzinę 11. W związku z tym za chwilę będziemy wypuszczali 14.119. 14.119, 11.02 odjazd. A, to dwie minuty różnicy między jednym zegarkiem a drugim. No niedobrze. A to 41.16 w ogóle jest. Kuźwa, to ile tych ciapongów tu się chowa? 41.116. No to znalazła mi się zguba. Zaraz. Synek, ty jesteś 41.16, tak? Ajś cholera, namierzyć kuźwa ten numer składu. Tak, 41.16, to ty masz przelot, synu. O, Jezusie, kochany. Ale się tutaj zaraz nakombinuję. W tym opocznie. No dobra. To śmigaj, ty możesz sobie przelecieć. Czy jeszcze jakieś kuźwa niezidentyfikowane ciapongi tu mi stoją? Zanim ja dotrę do tego 31.18, słuchajcie, to za chwilę będzie miał przelot skubany, nie? Więc takie chocki klocki. No dobra, ale my możemy w takim wypadku już ustawiać sobie tutaj wszystko dla 14.119. Przynajmniej niech ten odjedzie, nie? Jakoś tak. Dobra. I to teraz tak. I śmigaj, synu. Jedź. A tego 41.16 zgłosimy. Jedzie, proszę bardzo. Trochę pętelką. 41.16 odjechał. Ale się zakręciłem. No dobra, ten tam ruszył? Ruszył, dobrze. Czyli tutaj mamy 14.119. Zgłosimy 14.119, proszę uprzejmie. No i zaraz będziemy dalej patrzeć, bo tu widzę, że chocki klocki, niespodziewanki. Tutaj 14.21 odjechał. Ten 31.18 on też miał mieć przelot, tak? 31.18, tak, ale on musi sobie chwilę postać u nas. No do tego dążę, tylko mi nie dają, kurde. Bo co ja ten pociąg konkretny chcę wpuścić tu, to się okazuje, że to jakiś inny. No, natomiast no, jak ja mam wiedzieć, kuźwa, że tu jakieś ciapongi o jakim numerze stoją i tak dalej, no. Jak tego nie widać. No dobra, ten odjechał elegancko. To w takim razie robimy tak, tu zmiana i tu zmiana. Okej, okay. I teraz mam nadzieję, że to jednak już będzie 31.18.
Niby można byłoby się podpierać tutaj kolejnością, ale to czasami mi nie wychodziło i była inna niespodziewanka. Natomiast tu ciśnie nam ten 14-21 od strony Idzikowic. No, w końcu. Słuchajcie, jak to mówią, do trzech razy sztuka, nie? W końcu za trzecim razem jest ten pociąg, na który właśnie czekam. Dobrze, 14-21. Zobaczmy, cóż to za cudo jest. 14-21, on ma tutaj u nas przelot o 11.14. I to jest pociąg relacji Warszawa-Gliwice. I to jest Pendolino, to jest ED250. No dobrze, to byśmy mieli tutaj kolejny ten Pendolino 31.18, on ma czekać, no natomiast no jak widzimy już jest 11.05, no i tak jak powiedziałem, no zanim ten się tu wgramoli, to już będzie odjeżdżał, nie? Więc to takie cuda. Za dużo miejsca to my tutaj nie mamy, żeby przetrzymywać pociągi. No możemy przetrzymać ewentualnie na bocznym torze jeden taki pociąg, a tutaj 14.21 już ciśnie, jak widzicie. No i to tak to właśnie wygląda. I ten 14.21 również powinien poczekać. Natomiast niestety nie ma miejsca. Chyba, że teraz będziemy wypuszczać tego Pendolino. On już tutaj podjeżdża, jak widać, pod semafor. Jest 11.05, tutaj jest 11.04, nie wiadomo, który zegarek dobrze chodzi, bo to też tak dziwnie jest. Niemniej jednak, jakby popatrzeć na ten naścienny, to już mniej więcej można byłoby tego Pendolino puszczać. Więc ja, umówmy się, że ja będę sugerował się może tym zegarkiem, nie? No dobra, tutaj... Jest wolne, tutaj widać, że już żadnego pociągu nie ma, nic nie czeka, ale powtarzam, tu by trzeba było to poprawić tak, żeby numer się wyświetlał, numery żeby się wyświetlały, no bo inaczej się nie da. ED250 rusza dalej, 31.18, w związku z powyższym my już możemy Idzikowice o tym fakcie poinformować. 31.18, proszę uprzejmie i jest ten nasz skład zagubiony, na który czekaliśmy. Długo się nie nastał chłopaczyna. No i bardzo dobrze pojechał. No i teraz my tutaj będziemy musieli sobie przestawić. A właściwie nie będziemy musieli przestawiać. Będziemy jedno. Chociaż nie. Tutaj tylko jedno przestawimy. I będzie gitara. Dobra. Pyk. I ciach. I teraz tak, tego... O, widzicie? A tutaj normalnie numer widać, tak? I to jest sensowne dla mnie, bo przynajmniej wiem, co mi tutaj stoi. Tego wpuścimy na boczny tor. Niech on sobie tu odpoczywa. A później go wypuścimy, bo on za 7 minut dopiero ma odjazd, tak? Z tego, co pamiętam. 14.21, tak, 11.14. Więc nie ma sensu w tym momencie go puszczać, bo po co? On tam sobie stoi, właściwie już chyba toczy się. Tak, on jedzie. No i dobrze, i mamy tutaj na razie spokój. Z tego, co widzę. No i dobrze. Tylko spokój nas uratuje, także opanowanie i rozwiązywanie problemów. No niestety jeden pociąg nie zaliczył stacji, którą powinien zaliczyć. Na całe szczęście był to bot. Gracz by pewnie mi tam kilka sztywnych posłał, ale kto nie popełnia błędów? W realu potrafią błędy popełniać i na czołówkę pociągi puszczać. Szczekociny przypominam. No dobra. I te... O, a tutaj już pochwaliłem. Jak tak można robić Pameluskowi? Co ja kuźwa złego robię? Że mi restarty ciągle wchodzą.
O, wyłobuzy. Dobra, zobaczmy Polski 3. Czy ja się tu na Opoczno dostanę? Takiego wała jak Polska cała. Nie ma bata, kuźwa. Dobra, zobaczmy jakieś Francuzy. A tu jest. No i dobra. Tu sobie jeszcze chwilę podziałamy, no bo jak to tak? 15 minut odcinek mam publikować? Znaczy mogę, no ale po co? Trzymamy się mniej więcej takiego minimum 20 minut. Dobra, 41-116 tutaj jakiś. Odjechał czy... A, odjechał. A, to się nadyżurowałem. Zobaczmy, czy coś tutaj przyjedzie. A, 12.06, 31.20, ale on to raczej już śmignął. Znaczy, mógłbym się zdziwić. A tu 12.14 dopiero. To trochę trzeba byłoby poczekać. Co odjechało? A co cię to kuźwa obchodzi? Ty nie bądź taki ciekawski, się tak nie interesuj, bo wiesz... Kociego pyska dostaniesz. 41-116. No już dla świętego spokoju ich tam poinformuję. A to Pilichowice się pytają. A to tym bardziej nie wiem. Mnie tu nie było. A jakbym mu tak odpowiedzieć? Nie, dobra, żartuję, słuchajcie. I tym pozytywnym akcentem ja się z Państwem żegnam, jednak krótszy ten odcinek będzie, bo nie będziemy nie wiadomo jak długo tutaj czekać na kolejne ciapongi. Słuchajcie, zostawcie łapki w górę, zostawcie subskrypcję, sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa. Drogi widzu, mam nadzieję, że ukontentowany jesteś tym materiałem. Ty, który proponowałeś, Opoczno.